Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Polskiej Grupy Ekspertów HCV. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dziś na temat walki z epidemią koronawirusa. Jakie są największe potrzeby w walce z koronawirusem? Znaczy ja myślę, że jesteśmy na takim etapie tej pandemii, że tak naprawdę mamy jedno główne zadanie, wyszczepić jak największą liczbę osób, mieszkańców naszego kraju, dlatego że trzecia fala wydaje nam się być już zbliżać się do końca, przynajmniej widzimy poprawę sytuacji, natomiast jeżeli chcemy uniknąć kolejnych fal epidemii czy pandemii koronawirusa, to musimy osiągnąć jednak duży poziom wyszczepialności. Jeżeli dołączymy liczbę osób zaszczepionych i liczbę osób, które przeszły zakażenie, otrzymamy dosyć znaczny odsetek wtedy odporności zbiorowej, a więc unikniemy kolejnych fal epidemii. I to jest chyba największe wyzwanie w tym momencie. No do tego bym jeszcze dołączył na pewno wyzwanie pod kątem uruchamiania nie tylko gospodarki, bo my cały czas mówimy o uruchamianiu gospodarki, ale taką rzeczywistość po-covidową w sensie opieki medycznej. Proszę pamiętać, że mamy tak naprawdę roczne opóźnienia, jeżeli chodzi o diagnozowanie, o leczenie chorób przewlekłych, chorób nowotworowych, no wielu różnych problemów medycznych Polaków, które są nie mniej istotne niż sama epidemia COVID-19. Czy widzi Pan jeszcze jakieś potrzeby w walce z koronawirusem? Pani redaktor, no w tym momencie myślę, że ich jest i tak wystarczająco dużo. Także no, co tu można dodać jeszcze? Na pewno kwestie rozwoju pewnych metod, przede wszystkim terapeutycznych, no bo proszę pamiętać, że my pomimo rocznego zmagania się z tym problemem, nadal nie mamy takiego stricte dedykowanego leku do zwalczania samego SARS-CoV-2. No, stosujemy pewne środki, stosujemy leki przeciwwirusowe czy osocze ozdrowieńców, ale no, idealnie gdyby udało się opracować lek, który będzie konkretnie działał przeciwko temu wirusowi. No, to byłoby też wyzwanie dosyć istotne. Wiemy, że najskuteczniejszym sposobem walki z koronawirusem są szczepienia. Wiemy także, że uzyskanie zbiorowej odporności zajmie jakiś czas. Czy w tej sytuacji poza powszechnymi szczepieniami są inne skuteczne metody, na przykład farmakologiczne, niwelowania ostrego przebiegu koronawirusa? To znaczy mówimy w tym momencie o leczeniu choroby, prawda? A więc mówimy o leczeniu pacjentów, którzy są objawowi, którzy mają ciężkie objawy COVID-19. Takie metody oczywiście są. Ja zawsze się burzę, jeżeli ktoś mówi, że no, pacjenci zgłaszają się do lekarza, bo przecież i tak nie macie czym leczyć. No to nieprawda, dlatego że my w momencie niewydolności oddechowej stosujemy tlenoterapię, stosujemy leki przeciwwirusowe, takie jak remdesivir, osocze ozdrowieńców, stosujemy przede wszystkim profilaktykę przeciwkrzepliwą, stosujemy również sterydy w odpowiednim momencie. Wreszcie możemy blokować układ immunologiczny, a więc jeżeli chodzi o skuteczne leczenie samego COVID-19, to wszystko zależy od fazy choroby, w jakiej zgłasza się pacjent. No, idealnie, kiedy zgłasza się stosunkowo wcześniej, a więc wtedy, kiedy już to leczenie ambulatoryjne jest nieskuteczne, nie wchodzi w rachubę i wtedy, kiedy trzeba tego pacjenta hospitalizować. A więc te metody są. To nie jest tak, że my niczym nie dysponujemy. I tutaj absolutnie apel, bo wciąż mamy przecież takich ciężkich pacjentów, żeby pacjenci zgłaszali się do lekarza, zgłaszali się do szpitali, byli kierowani do tych szpitali, bo tam po prostu ratuje się życie tym pacjentom. Panie profesorze, czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się nowoczesnych leków, które mogłyby znacząco pomóc w walce z koronawirusem? No, takich programów badawczych jest bardzo wiele. Proszę pamiętać, że od samego początku trwają prace nad tym, aby dostosować leki, które były używane w innych chorobach, jak gdyby no, przenieść to stosowanie ich na leczenie zakażenia SARS-CoV-2. No, to nie do końca się udaje, dlatego że mamy takie leki jak na przykład chlorochina czy hydroksychlorochina, które początkowo były stosowane, później zaprzestaliśmy stosowania. Mamy leki przeciwgrypowe, które były też na początku rozpatrywane jako potencjalnie
przeciwwirusowe, ale wiemy, że są nieskuteczne w zakażeniu SARS-CoV-2. A więc no, ten kierunek jak gdyby no, nie do końca się sprawdził. I w tym momencie trwają badania nad lekami, które byłyby dedykowane stricte przeciwko SARS-CoV-2. Mamy szansę na uzyskanie preparatów po pierwsze zawierających przeciwciała przeciwko wirusowi. To jest zarówno preparat, który my badamy, więc preparat pochodzący z osocza, więc taka naturalna immunoglobulina ludzka uzyskana od ozdrowieńców, ale również przeciwciała stworzone w laboratoriach, a więc w sposób sztuczny i te przeciwciała miałyby się łączyć, blokować samego wirusa. A więc to jest ten jeden kierunek badawczy, który byłby dedykowany temu leczeniu w początkowym okresie. Trwają prace nad stworzeniem leku przeciwwirusowego, ale to nie jest proste. Proszę pamiętać, że o ile antybiotyków mamy bardzo wiele, o tyle leków przeciwwirusowych nie mamy zbyt wiele i tutaj stworzenie takiego leku no nie jest proste i na pewno długotrwałe. Wreszcie trwają prace nad podawaniem czy opracowaniem skuteczniejszej jeszcze metody blokowania tej reakcji zapalnej, bo to z kolei zabija ludzi. Nie samo zakażenie, ale właśnie reakcja, nadmierna reakcja immunologiczna, w konsekwencji reakcja zapalna. A więc tutaj tych badań w tej chwili toczy się bardzo wiele i one, część z nich zapewne no, nie przyczyni się do rozwoju nauki, ale myślę, że jest przynajmniej kilka takich badań, kilka preparatów, które dają szansę na to, że w przyszłości będziemy mogli z nich korzystać, stosować w przypadku takiej potrzeby. Czy orientuje się profesor, kiedy nowoczesne leki, które mogłyby znacząco pomóc w walce z koronawirusem, będą dostępne w Polsce? Na razie te leki są na etapie badań klinicznych, a więc tutaj my musimy zaczekać na zakończenie fazy trzeciej. Musimy zaczekać na rejestrację. O dostępności w Polsce my możemy mówić w dwóch momentach. Po pierwsze, kiedy mamy te leki nowoczesne w badaniach klinicznych, a tych badań jest sporo, a już w taki sposób poza badaniami klinicznymi, to jest wtedy, kiedy będą zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków, a więc no, to jest jeszcze długa droga. Mimo że te ścieżki rejestracyjne są w momencie pandemii dosyć szybkie i to widzimy na przykładzie szczepionek, może być warunkowa rejestracja na przykład, prawda, danego preparatu, ale wedle mojej wiedzy i kończy się w tej chwili kilka badań, a więc no, jeżeli będą dostępne pod koniec roku, to chyba jest najbardziej realny i tak szybki termin dostępności tych leków. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.